ojca i syna i ducha świętego. Amen. Boże, ty nam zesłałeś zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ten piątkowy wieczór mamy przygotować się. Chcemy przygotować się do modlitwy Słowem na sobotę 11 września. Sobotę, która zakończy nam 23 tydzień. Zwykły w związku z tym, jakby zostawimy już tę modlitwę tygodnia, kolektę, która też w liturgii drugi Kościoła. W sobotę się pojawi tę modlitwę, którą pomodliliśmy się przed chwilą. Tę modlitwę, która przypomina nam tę prawdę, jest przypomnieniem, że Bóg zesłał nam Zbawiciela. I tak sobie myślę, że na końcu tego tygodnia warto też na tej prawdzie się zatrzymać. Warto to sobie przypomnieć, że Bóg zesłał Zbawiciela, że Zbawiciel został ludziom dany, że jest tym Zbawicielem Syn Boży Jezus Chrystus. Nie jestem nim ja. By żyć tą prawdą, przypominać sobie tę prawdę, że, że to Bóg zesłał Zbawiciela. Czasem tak bywa, że że w naszych działaniach, w naszych pragnieniach związanych z ewangelizacją, z głoszeniem też Bożego Słowa, z prowadzeniem ludzi do Pana Boga, bywa, że, że jakoś w, wynika to z wielkich pragnień, pewnie naszych, że jakoś zapominamy o tej prawdzie, że Zbawiciel jest i że my nim nie jesteśmy. Myślę, że rzeczywiście warto się nad tym zatrzymać. Bóg dał nam Zbawiciela. Jest Nim Jezus Chrystus, Syn Boży. Ta prawda wiary, że Syn Boży dla nas i dla naszego zbawienia stąpił z nieba ze sprawą Ducha Świętego, przyjął ciało z Maryi Dziewicy, stał się człowiekiem, jest godna wiary. I zasługująca na całkowite uznanie. Wejdźmy więc do czytania, które daje nam Kościół właśnie na tę sobotę 11 września, z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie. Że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność, jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą na życie wieczne. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu Bogu samemu, Cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Nauka to godna wiary, zasługująca na całkowite uznanie, że Jezus przyszedł na świat. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela. Syn Boży dla nas i dla naszego Zbawienia stąpił z nieba, stał się człowiekiem. Ta nauka i zasługuje na całkowite uznanie. ta, że Chrystus przyszedł na świat, zbawić grzeszników. Podstawowy najważniejszy cel, dla którego Bóg stał się człowiekiem. Zbawić grzeszników. Podstawowy najważniejszy cel, dla, dla którego ten Bóg, który stał się człowiekiem, założył Kościół, aby umożliwić grzesznikom zbawienie, aby w tymże Kościele mogli uzyskać odpuszczenie grzechów, mogli uzyskać zjednoczenie z Chrystusem. Przez sakrament Chrztu, odpuszczenie grzechów kolejnych przez sakrament pokuty, umocnienie, wzmocnienie sił przez sakrament Eucharystii i inne łaski przez kolejne sakramenty. To jest sedno, istota sprawy. Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Dać mi zbawienie, oś chrześcijaństwa. Chrystus dający zbawienie, wszystko inne jest mniej istotne, staje się małe. Jeśli brakuje tego, jeśli my w kościele, w naszym życiu, w grupach, duszpasterstwach różnych, gubimy tę oś, że Chrystus stał się człowiekiem po to, żeby zbawić grzeszników, to gubimy sedno sprawy, bo całe nasze działanie ma być skupione na tym, żeby ludzie pozwolili Panu Bogu się zbawić, żeby ludzie odkryli w sobie tę potrzebę zbawienia, że moje wielkie ludzkie pragnienia znajdują wypełnienie w Panu Bogu, znajdują wypełnienie w byciu z Nim, znajdują wypełnienie w świętości. I tę świętość Pan Bóg mi proponuje jako dar. Chce mi dać udział w swoim boskim życiu. Dlatego przychodzi, przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Ważne, żebyśmy tej prawdy nie gubili z centrum naszego działania, z naszej świadomości. Że wszystko co robimy jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, wszystko co robimy w Kościele, ma ostatecznie zmierzać do tego, żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Że my niesiemy ludziom miłosierdzie, mamy nieść ludziom nadzieję właśnie w tym. Że mogą przez Pana Boga zostać zbawieni, ale najpierw potrzebujemy tę nadzieję usłyszeć wobec jako daną nam samym. To co Paweł pisze do, do Tymoteusza, że Chrystus przyszedł zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. W innym miejscu Paweł napisze, że, yy, że wszystko uznaje za stratę, za, uznaje to za śmieci, bylebym yy, zyskał jak najlepsze poznanie Jezusa Chrystusa i znalazł się w Nim. Ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa, ze względu na bliskość bycia z Nim. Wszystko inne uznaje yy, Paweł, święty Paweł za, za stratę, za śmieci. Za coś, czego nie musi być, byleby było to. Najwyższa wartość poznania Jezusa, bycie z Jezusem, świętość, zbawienie znaczy się. Jeżeli nasze działania ostatecznie nie prowadzą ludzi do otwarcia się na łaskę, którą daje Pan Bóg, to, no to czegoś brakuje bo najważniejsze jest zbawienie. Potrzebujemy mocno sobie o tym przypominać. Ale Paweł, wracam do tej myśli, Paweł pisze, spośród których to grzeszników ja jestem pierwszy. Żebym mógł jakby skutecznie przekonywać innych Mówić innym, pokazywać, że zbawienie jest najważniejsze, że Chrystus przyszedł na świat po to, żeby zbawić grzeszników. To ja sam muszę być tym, który pozwala się Panu Jezusowi zbawić. Czy ja sam siebie samego przeżywam jako tego, kto potrzebuje miłosierdzia? I Paweł o tym pisze. Dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus pokazał całą wielkoduszność, jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą na życie wieczne. Czyli moje życie jest, może być przykładem dla innych. To, że Chrystus ukazuje mi, okazuje mi miłosierdzie, to po to, żeby mnie zbawić. Ale to też może stać się przykładem dla innych, żeby mogli zobaczyć, żeby mogli yy, doświadczyć, patrząc na mnie, na moje życie, jak moja historia, moja codzienność staje się historią zbawienia. I o tym pisze też tutaj Paweł. Więc ja, rozważając to słowo, mogę je rozważać na tych kilku poziomach. Po pierwsze, to Chrystus jest Zbawicielem. On przyszedł na świat zbawić grzeszników, ale właśnie On jest Zbawicielem. Czyli czy ja wokół tej prawdy osnuwam swoje życie? Przeżywam je. Czy ta prawda jest też dla mnie prawdą centralną? Że to On jest Zbawicielem, że to On przyszedł na świat. Po drugie, że On przyszedł na świat, to znaczy też do mnie. On jest moim Zbawicielem. Ja potrzebuję yy, miłosierdzia, ja potrzebuję łaski zbawienia. I po trzecie, moja codzienność może stać się miejscem objawienia się całej wielkoduszności Pana Boga. I to może być przykładem dla innych, których On chce do wiary pociągnąć którzy też w sobie mają wielkie pragnienia. Wielkie pragnienia, które, których spełnienie mogą odnaleźć tylko w Panu Bogu. I żeby to mogło się stać, żeby mogli to odnaleźć, tego Pana Boga i to spełnienie swoich wielkich pragnień, to Pan Bóg chce też posłużyć się moim życiem, moją codziennością. Chcę w tej mojej codzienności objawić całą swoją wielkoduszność. Potrzebuję też panu Bogu na to pozwolić, i potem wszystkim oddać panu Bogu chwałę, tak jak robi to Paweł Apostoł. Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu Bogu samemu, cześć i chwała. Na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.